Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na duży haul kosmetyczny. Kupiłam trochę rzeczy, a właściwie i kupiłam, i zamówiłam w Hebe. I dosłownie trzy rzeczy chyba w Rossmanie, czy cztery. Ale mało. Głównie jest tu haul z Hebe, jest kilka rzeczy z Rossmana, więc jeżeli jesteście ciekawi, co ciekawego kupiłam, co mnie zaintrygowało, co będę testowała w najbliższym czasie, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję, zalajkujcie ten film, jeśli będzie Wam się podobał. I oczywiście piszcie, jeśli tylko macie ochotę, komentarze, chociażby serduszka, ale też co Was zaciekawiło, co mieliście, co Wam się sprawdziło, co Wam się nie sprawdziło. Jestem strasznie ciekawa i czekam na Wasze komentarze. No dobrze, jak już widzicie, to tutaj mam i zestawy prezentowe, które kupiłam. Odłożę sobie tu może na łóżko i będę stąd sięgała. Nie wiem, mam nowe ustawienie, znaczy nowe ustawienie. To za dużo powiedziane. Ustawiłam w ten sposób kamerę, żeby mieć odrobinę lepsze światło, dlatego że jest ciemno. Jest już późno ciemno, buro, szaro i nie ma takiego doświetlenia z zewnątrz światła dziennego. A niestety, tak jak Wam mówiłam, nie dorobiłam się jeszcze takich porządnych lamp. Tylko mam takie lampy, jakie mam, więc chyba nie jest źle. Ale skończmy już gadać i opowiadać o świetle, bo nie o tym jest film. Już Wam pokazuję, co ciekawego kupiłam. I zacznę moim zdaniem od dwóch zestawów prezentowych, na które warto się skusić w Hebe. I teraz, kiedy są na promocji po świętach, moim zdaniem są super warte swojej ceny. I zacznę od, słuchajcie, zestawu. To nie jest tak łatwo to wyjąć. Zestawu, który ja sobie już wypatrzyłam, kiedy tylko wszedł do Hebe i przed świętami, jeszcze długo, długo przed świętami. I słuchajcie, on wtedy był za 80 zł. No i w związku z tym, że on był za 80 zł, to ja nie chciałam po prostu tego zestawu sobie kupować. No bo 80 zł to nie jest mało, to jest jednak dużo. A on mi się bardzo spodobał. I mowa tu o tym zestawie. O, tak Wam pokażę. I jest to zestaw z Buy Only Bio, w którym, akurat powiem Wam szczerze, że były chyba 3 czy 4 rodzaje tych zestawów. Wydaje mi się, że 3 na pewno, 4 chyba były. Chyba były do wysoko porowatych włosów, nisko porowatych, średnio porowatych i właśnie do każdej porowatości włosów, czyli ten zestaw, który ja mam. Nieważne było dla mnie do końca jakby te kosmetyki, do jakiej będą porowatości, bo ja ten zestaw nie będę ukrywała. Oczywiście kupiłam też, żeby mieć te kosmetyki i fajnie, że je mam i na pewno je będę testować, ale ja ten zestaw kupiłam przede wszystkim dla szczotki. I jak widzicie, ona już jest używana. Nie będę ukrywała. Dla tej szczotki, słuchajcie, to jest jota w jotę szczotka, jak szczotka z Olive Garden. Po prostu praktycznie identyczna. A jak ona rozczesuje cudownie włosy. Wow, magia. I dla tej szczotki przede wszystkim kupiłam cały ten zestaw. Nie ukrywam, taka jest prawda. Ale przy okazji w tym zestawie mamy jeszcze, słuchajcie, już sobie będę wyciągała. Mamy jeszcze wcierkę stymulującą do skóry głowy. Wiecie, że ja wcierek używam, pobudzam swoje włosy do porostu, chcę, żeby szybciej rosły. Trochę mi jeszcze brakuje systematyczności takiej konkretnej z tymi wcierkami, ale staram się być systematyczna, więc wcierka mi się jak najbardziej przyda. Dalej mamy szampon. Tak, delikatny szampon do skóry głowy. Szampon zawsze się przyda, niezależnie kto by to sobie kupił, to szampon mu się zawsze przyda, a ten jeszcze delikatny, więc taki niepodrażniający tym bardziej. I mamy jeszcze w tym zestawie odżywkę humektantową do każdej porowatości włosów. No i taka odżywka też, wiadomo, przyda się na pewno każdemu. Mi przede wszystkim, ja używam tych odżywek sporo, zresztą widzicie w denkach, ile ja tych odżywek zużywam, więc jestem bardzo ciekawa. Nigdy nie miałam żadnego z tych produktów, więc będzie testowane. Na razie mam, słuchajcie, jeden produkt z The Only Bio, z tego, z Hebe, tego takiego czarnego, profesjonalnego jakby bardziej chyba. To jest bezsilikonowe serum na końcówki włosów i powiem Wam, że bardzo je lubię. Bardzo lubię to serum, naprawdę jest świetne. I szczotka niesamowita. A te produkty zobaczymy. Tak czy siak, słuchajcie, ja za ten zestaw zapłaciłam, i teraz nie chcę skłamać, 39,99, jeśli się nie mylę. Więc zapłaciłam połowę ceny, trochę więcej niż połowę ceny, szczotki Olive Garden w Hebe. Czy też zapłaciłam
chyba bez przeceny, to przypuszczam, że te dwa produkty, myślę, że mogłyby podobną kwotę mnie wynieść, więc jakby zrobiłam dobry deal. Po prostu zrobiłam dobry deal, bardzo cieszyłam się, że dorwałam to w przecenie, wreszcie się udało. I drugi produkt, a właściwie drugi zestaw, który Wam pokażę, to zestaw Znakomi. Na ten zestaw też trochę polowałam. Jest to zestaw świąteczne ciasteczko. Kokonat, banana. I słuchajcie, w tym zestawie mamy tak, żel pod prysznic, banan i kokos, piankę peelingującą, myjącą o zapachu słodkiej, kokosowo-bananowej pianki. W ogóle jak to brzmi już. I mus do ciała o zapachu kokosowo-bananowego szejka. No słuchajcie, no jak tego nie chcieć? Ja jak zobaczyłam i to kosztowało mnie 29,99 i też było przecenione chyba z 40 zł. Jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, że nie, ja muszę to mieć. Ja bardzo lubię produkty Znakomi i w ogóle lubię markę Znakomi, więc pomyślałam, że to może być petarda. I przypuszczam, że będzie to petarda, bo oni mają te produkty naprawdę dobre. No i tutaj mamy ten masło do ciała, mamy skrap i mamy, jak rzucam tymi opakowaniami, żel pod prysznic. O. I zaraz zobaczymy, czy któreś jest... O, jest otwarte, właśnie mi się otworzyło samo. Jak to pięknie pachnie, słuchajcie. O ja. Co ja otworzyłam? Skrab. Jak on pięknie pachnie. O, tak się w ogóle prezentuje ten skrab. Czuję, że będzie petarda pod prysznicem. Tu mamy to masełko, znaczy ten mus. On też pięknie pachnie, delikatnie, bardziej bananowo, ten skrab bardziej kokosowo. Zaraz sobie troszeczkę tego musu nałożę na rękę. O nie, to jest taka konsystencja, znaczy o tak, to jest taka konsystencja jak tych wszystkich musów z Znakomi. Czyli taka bardzo pięknie wchłaniająca się, zostawiająca niesamowite nawilżenie na skórze, gładką tą skórę, konsystencja, ojej, tak, uwielbiam. Więc jestem bardzo zadowolona. No i te trzy produkty oczywiście też się zawsze przydadzą. Żel pod prysznic, oczywiście, że tak, peeling też się staram już regularnie stosować, więc jak najbardziej mi się przyda. No i body mousse, czyli mousse do ciała też, dlatego że słuchajcie, moim jednym z postanowień noworocznych było to, żeby zacząć dbać o ciało. Ale nie tak dbać od wielkiego dzwonu, tylko dbać tak regularnie, konkretnie i cały czas. To znaczy cały czas się balsamować, wiadomo, codziennie, po kąpieli, szczególnie wieczornej, rano nie mam na to czasu, od razu mówię, ale wieczorem staram się zawsze nabalsamować. Nie zawsze mi się to udaje. Czasami mam dzień, że jestem chora, zmęczona, źle się czuję i mówię kij z tym, ale większość dni udaje mi się to robić. I to było takie właśnie moje postanowienie, chciałam to tak wprowadzić i wprowadziłam. No i właśnie takim pięknym przejściem na ten temat od musu, który mi się na pewno przyda właśnie na ręce, na łydki, bo jest mocno nawilżający. Przejdziemy do dalszej części tego holu, bo będą to balsamy. Balsamy do ciała, tylko różnego rodzaju. Ja nie ukrywam, że jak wchodzę w jakiś temat, to wchodzę konkretnie i tak jak było z pielęgnacją włosów, jak zaczęłam dbać o włosy, to zaczęłam dbać po całej linii. Jak zaczęłam dbać o twarz, to nagle z dwóch rodzajów serum zrobiło się 4 czy 5, bo weszłam w ten temat. No i tak samo jest z pielęgnacją ciała. I też nie ukrywam, że moje ciało, tak jak prawie każde ciało, ma w różnych miejscach różne potrzeby. Oczywiście zdarzają się ciała, które są piękne, bez grama celulitu, nie potrzebują ujędrnienia, chociaż ja uważam, że ujędrnianie po prostu jest też, może być też zapobiegawcze. Nie musimy, że tak powiem, mieć obwisłego, słuchajcie, od razu mówię, że to nie o to mi chodzi, ale nie musimy mieć jakiegoś ciała z brakami w kolagenie, skórę z rozstępami, żeby tam musieć ją ujędrniać, bo ujędrnianie jest ogólnie wskazane już w pewnym wieku dla każdego. No ale dobra, mniejsza o to, bo zaczynam takie, wiecie, wywody, które są śliskie.
na YouTubie. Ja stosuję kilka rodzajów balsamu do ciała, na różne partie. Miałam do tej pory, słuchajcie, do biustu i brzucha na przykład jeden produkt i był to produkt z Eveline, ten olej, który Wam wiele razy pokazywałam. Teraz jeśli chodzi o brzuch, tutaj strefę taką boczków, pleców, mam jeden produkt, który ten pokażę Wam już w denku, bo nie mam go teraz przy sobie, balsam. Ale na biust on się nie bardzo nadaje, bo jest taki mocno ujędrniający, niby wyszczuplający, no ale no nie bardzo do biustu, więc kupiłam sobie balsam do biustu. I słuchajcie, to jest hit w ogóle z tym balsamem, tylko ja go muszę znaleźć w tym swoim pudełku. To jest w ogóle hit. Kupiłam sobie balsam z Taupy. I to jest, słuchajcie, uważajcie, bo to jest, obietnice są tu grube. Wypełniające serum do biustu zwiększa obwód biustu nawet o 7 cm. Serio? Unosi biust nawet o 4 cm, uelastycznia skórę o 21%, aż 4 składniki aktywne, które są skuteczne. No brzmi bajka, szczególnie te 7 cm. Słuchajcie, mi biust nie musi urosnąć. Ja nie kupiłam tego, bo mi tu obiecali 7 cm na plusie w obwodzie. Kupiłam to, bo po prostu jestem ciekawa, czy to ładnie będzie ujędrniało mój biust i czy będę widziała, że rzeczywiście będą takie bardziej moje piersi jędrne, przyjemne w dotyku, nawilżone. Zobaczymy. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że szukając preparatów do biustu, to doszłam do takiej, do smutnego wniosku, że tych preparatów na tą okolicę jest w ogóle bardzo mało. A już jakichś ciekawych balsamów, których ja na przykład już nie miałam do tej pory i które mi się na przykład nie sprawdziły, to jest super mało. Więc jest to jakiś taki rynek, i nie wiem, nie dbamy o te biusty, no ale to jest taka jedna z części naszej kobiecej figury, która no jakby nie patrząc jest bardziej narażona na brak elastyczności. Więc trzeba o nią dbać. Czy rzeczywiście jest tak mało popularne dbanie o ten biust, czy o co chodzi, czy tak ciężko wyprodukować takie kosmetyki? Nie wiem. Ale rzeczywiście jest mały wybór i dlatego ta Taupa. Nie wiem, czy to będzie jakieś super. Dam Wam znać. No dobra, na biust balsam już mamy, no to idziemy dalej, słuchajcie. Biust mamy, brzuch, tak jak mówiłam, ma swój balsam. Łokcie, łydki i inne partie ciała typu plecy. Już Wam pokazałam, że będę miała mus znakomi, ale będąc chyba stacjonarnie zobaczyłam, że jeszcze jest jeden balsam do ciała przeceniony tak mega z 20 zł, tam bez grosza, z 20 zł na 9 zł. Na 9 chyba. I był to ten balsam Body Care Med z Eveline. I on mnie w ogóle bardzo zaciekawił, bo to jest nawilżająco ujędrniający balsam probiotyczny z peptydami, olejem awokado, algami. Długotrwałe nawilżenie przywraca elastyczność i gładkość, chroni i wzmacnia barierę ochronną skóry. I słuchajcie, aż sprawdzałam jego datę ważności, bo mówię, kurczę, mam jeszcze swój balsam jeden. Mam teraz to masełko, no właściwie ten mus. Boże, czemu ja cały czas mówię masełko? Mus. Do 2024 roku, no ale otworzyłam je, tak, no to tam trochę krócej będzie ważne. To czy po prostu mi się nie zmarnuje ten balsam, ale nie, szczególnie, że rzeczywiście pilnuje się i regularnie się balsamuje i powiem Wam, że schodzi tego balsamu. Ja tak rzadko kupowałam balsamy do ciała, a teraz chyba zacznę wchodzić w ten temat głębiej. I zobaczymy. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, to mnie bardzo zainteresowało właśnie, że ma być probiotyczny i też cena nawilżająco ujędrniający. Zobaczymy. Pomyślałam, że będzie na zapas, zadychę. Warto. I też zadychę. To samo. Ta sama sytuacja, czyli tam ostatnia szansa chyba. Będą wycofywane pewnie te produkty, niestety. Kupiłam sobie taki jeszcze produkt, no bo uda. Uda to jest mój to jest też moja problematyczna strefa ciała. Dbam o nią, masuję regularnie bańką chińską i staram się wklepywać i masowywać w nią balsamy antycelulitowe, przeciwcelulitowe. Słuchajcie, ja wiem, że mi to nie zlikwiduje celulitu, ja nie twierdzę to, ale wspomaga walkę z celulitem i dlatego to sobie kupiłam i kupiłam to też ze względu na cenę. Ja w ogóle lubię te balsamy z Eveline, najbardziej lubię ten
taki ombre z różowego w niebieski przechodzący. Bardzo lubiłam też taki diamentowy, granatowy. On cały czas jest. No i zobaczymy, jak ten się sprawdzi. 20% kompleks kofeiny, wyszczuplająca bioliposukcja, to się w ogóle nazywa. Ja w takie obietnice aż nie wierzę, ale zobaczymy, czy będzie fajnie ujędrią tą strefę i czy będzie rzeczywiście działał przeciw celulitowi. Dobra, rozgaduję się, no ale nic. Dalej. Ocielę już wszystko? Nie, jeszcze nie. To jeszcze Wam pokażę od razu z Rossmana szybko. Boże, w ogóle widzicie to, jakie ja tutaj wygibasy robię. To jest moje łóżko jakby, co? Jeżeli Was kiedyś zastanawiało, co to jest moje łóżko. Po prostu mam mało miejsca do nagrywania i dlatego ono jest regularnie ze mną w kadrze. I teraz tak, co kupiłam w Rossmanie? To pewnie będzie zdziwienie. Żartuję. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że kocham te pianki, były na promocji, więc sobie kupiłam dwie. Jedna już jest pod prysznicem, drugą Wam pokazuję, czyli najlepsze pianki do kąpieli z Isany. Pozwól się przytulić. Uwielbiam. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam konsystencję, uwielbiam grafikę, wszystko. Kocham. Po prostu kocham te pianki. Były w ogóle za 6 zł, słuchajcie, a nie za 10, więc super cena. Kupiłam kilka. Pokazuję Wam jedną. Mam zapas. I kupiłam też, jak już byłam w Rossmanie, a ostatnio zbyt często w Rossmanie nie jestem, to kupiłam dwa żele pod prysznic z Isany. I jeden to jest żel, który już kiedyś miałam, kilka razy nawet miałam, nieraz Wam pokazywałam, czyli Jesteś moją gwiazdą, się nazywa. Wyczuwalność, świeżość i całodniowe dobre poczucie perfekcyjnie wypielęgnowanej skóry. Rozpieszcza skórę i posiada słodki zapach. I on jest rzeczywiście taki przyjemny, słodki, bardzo ciężki do określenia, ale taki typowo słodki. I słuchajcie, no jak ja, która kocha wszystkie owocowe, arbuzowe i nie tylko zapachy, mogła sobie nie kupić żel pod prysznic Summer Vibes. No ja już czuję wiosnę, czuję lato. Nie, no lata nie czuję niestety, ale czuję... mam nadzieję, że jak się wykąpię w tym, to poczuję. Chociaż wiosny momentami już są takie dni, że zaczynam czuć. Idealny dzień na plaży, leżysz na ciepłym piasku. Boże, rozmarzę się. Słońce uśmiecha się do ciebie z bezchmurnego nieba. Pragniesz ochłody i chwytasz swoją deskę surfingową. Chłodna woda odświeża muśniętą słońcem skórę i pobudza zmysły. Zatrzymaj czas z wodną świeżością pod prysznicem. Jezu, jak on pachnie. Arbuz. Drink arbuzowy, słodkie cukierki, nie wiem, po prostu tak piękny, słodki, cukierkowy, owocowy zapach. Cudny, czuć tego arbuza, więc ja jestem zakochana i to też sobie kupiłam. I chyba jeśli chodzi o ciało, a nie, jeszcze o ciało, ale to nic ciekawego, kupiłam sobie oczywiście laktacyt, bo po prostu mi się skończył płyn do higieny intymnej, a wiadomo, to jest rzecz, którą ja muszę mieć. I kupiłam jeszcze do ciała, można powiedzieć, dwa razy skarpetki złuszczające. Ostatnio Wam pokazywałam te z Liren chyba. To już mój narzeczony je sobie, jakby zrobił sobie ten zabieg. Złuszcza się. Ja sobie kupiłam jedne te Silkatil, bo przecież mówiłam Wam, że ja sobie kupiłam, ale on mi zabrał. I kupiłam jemu. Tylko oczywiście nie na teraz, bo on nie tak dawno robił ten zabieg, no ale za... myślę 2, 3, 4 tygodnie, nie no myślę, że tak 3-4 tygodnie powtórzy, bo jemu się przyda porządniejsze złuszczenie, przypuszczam, zobaczymy, ale on, te skarpetki były też po dyszku, mają datę ważności do 4.2024 roku, więc spokojnie je zużyjemy. Czas na włosy. I tak, do włosów mam chyba tylko dwie rzeczy, tak, i reszta, słuchajcie, to jest pielęgnacja twarzy, widać, że mam fazę na pielęgnację twarzy. No ale dobra, zaraz do pielęgnacji twarzy przejdziemy, teraz szybko włosy. Kupiłam sobie uzupełnienie swojej ulubionej odżywki, maski, zwał jak zwał, z tej Ahalo Honey. Uwielbiam, słuchajcie, kocham tą maskę. Ja ją sobie kupiłam jakiś czas temu, była właśnie w... nie w Denku, w Holu. Kupiłam sobie ją na jakiejś promocji i ona jest ogólnie droga, bo ona kosztuje chyba 90 zł. Wkład o to kosztowało mnie 40. Więc nie jest tanie, ale to, co ona robi z moimi włosami, słuchajcie, to jest jakaś magia. Kocham, uwielbiam i poluję tylko na promocję, żeby właśnie sobie kupić wkład, czy też całą odżywkę w promocji. I ona jest bardzo wydajna, bo ja ją cały czas mam jeszcze pod prysznicem i jest świetna, naprawdę świetna, bardzo Wam polecam. Tak jak moje włosy po niej wyglądają, się rozczesują, jakie mają kondycję,
No ja widzę różnicę, jak na przykład wymyję włosy inną odżywką, a wymyję tym. Dlatego kupiłam sobie to uzupełnienie i bardzo Wam jeszcze raz polecam. Dalej, kupiłam sobie coś, czego nigdy nie miałam, w ogóle nigdy nie słyszałam o tej marce, nigdy z tej marki nic, a nic nie testowałam. I to jest marka Urban Care. Tak, Urban. I to jest, słuchajcie, odżywka do włosów kręconych z hibiskusem i olejkiem shea. Ja ogólnie mam włosy, które lubią się kręcić i czasami mam tak, że chcę wydobyć ich skręt. Czasami nie chcę, chcę je dociążyć, chcę, żeby były gładsze, żeby były proste. Wtedy, wiadomo, je staram się wyprostować. Zazwyczaj są takie, o, jak dzisiaj, czyli falowane, ja nic z nimi nie robiłam. Po, że tak powiem, kąpieli one wyschły naturalnie i tak się prezentują. Ale jeżeli chcę je wystylizować albo na przykład zapleć na wiarkoczyki czy na wałek i żeby następnego dnia mieć piękne loki, to pomyślałam, że kurczę, może taka odżywka by mi się przydała. I ona jest stworzona do włosów falowanych lub kręconych, czyli takich jak moje, które są suche i puszące się. To o mnie. Dzięki odżywczej formule bogatej w antyoksydanty i witaminy A i C pomaga zwiększyć naturalną miękkość włosów, nawilżając je, naprawiając loki i likwidując puszenie. Ziołowa keratyna w formule pomaga zrestrukturyzować włos i zapewnia m.in. ochronę, naprawę i odporność na uszkodzenia. Pomaga uzyskać idealne loki poprzez nawilżenie włosów. Pomaga stylizować i definiować loki. Zapewnia miękkość włosów, pomaga... Nie, to już mówiłam. Zapewnia miękkość i połysk bez obciążania włosów. Nie zawiera siarczanów, silikonów i parabenów. Wegańskie. Zobaczymy. Jestem straszliwie ciekawa, czy ona będzie fajna, czy nie będzie fajna, jak będzie mi się spisywała i w ogóle, czy to jest fajna marka, czy nie fajna. Jeżeli coś testowaliście, dajcie mi znać z tej marki, bo jestem bardzo ciekawa. I tak jak mówiłam, już przejdziemy do pielęgnacji twarzy, jakby nie patrzeć, twarzy i ust. I zacznijmy może, słuchajcie, od tych ust. To, co się zadziało z moimi ustami tydzień temu w sobotę, jak byłam w pracy, to był jakiś dramat. Ja nie wiem, co mi się stało, słuchajcie. Ja prawie, że płakałam z bólu. Tak mnie niesamowicie piekły, nawet nie pękały, ale piekły usta, jakby mi ktoś normalnie żywym ogniem po nich smyrał. Straszne to było. Troszkę mi też popękały. No okropnie, po prostu tak się przesuszyły, a ja dbam o usta. Ja naprawdę dużo takich pomadek nawilżających zużywam w domu, nakładam maski, nie maski, różne inne rzeczy, a i tak ucierpiały po prostu moje usta. I wtedy ja zostawiłam sobie opakowanie, ale tu już prawie nic nie ma, zaraz Wam pokażę. Wtedy postanowiłam sobie kupić na szybko o tą pomadkę z Eveline. Na bardzo szybko. I to jest ta z tej serii egipskiej, która ma 99% składników pochodzenia naturalnego. I to jest dokładnie regenerująco kojący balsam opatrunek do ust. To jest, słuchajcie, niesamowite. Ja tego dnia zużyłam, nie wiem, bardzo dużo tego olejku, bo ja chodziłam tylko i tym smarowałam, bo to mi przynosiło ulgę. Zresztą zobaczcie, ile mi go zostało. Malutko. Tylko to mi przynosiło ulgę, więc ja go bardzo dużo zużyłam, ale słuchajcie, w niedzielę obudziłam się już z przyzwoitymi ustami. One troszeczkę mnie pobolewały, ale już nie było tego bólu. Już nawet wieczorem, po kilku jakby użyciach, było widać różnicę. Więc jest to niesamowicie dobry, niesamowicie dobrze nawilżający balsam olejek do ust. Nie śmierdzi, ładnie pachnie, bo ja wiem, że ta egipska seria, na przykład krem, no większości osób śmierdzi i mi też, ale naprawdę bardzo dobrze działa. Natomiast czy olejek do biustu właśnie ciała, czy ta pomadka nie śmierdzą i jest to świetne. Naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Jeśli jeszcze nie używaliście, to jest cudowny i on ma oliwę z oliwek, olejek migdałowy, wosk pszczeli, masło shea, masło kakaowca, wosk karnauba. Coś takiego. Masło z limonki. Sztos, petarda. Bardzo dobre do ust. No i jakby teraz zapobiegając i jakby też biorąc pod uwagę, ile mi tu tego zostało, czyli bardzo mało, chciałam przetestować, bo przepraszam Was, ale rozłącza mi się tu wszystko. O, już jestem, wracam. Chciałam przetestować coś innego, ale też coś, co bardzo jest polecane, coś, co bardzo dawno już chciałam przetestować. Nigdy na to nie mogłam trafić stacjonarnie. Zawsze zapominałam zamówić online i udało mi się wreszcie trafić stacjonarnie i kupiłam sobie. Czyli marka Preti. O, tak. Koreańska marka i to jest to
To jest tam maska, Lip Sleeping Mask z miodem akacjowym i jagodą. I to jest, słuchajcie, Pretty maseczka na usta na noc. Maseczka z ust. Maseczka na usta z miodem i ekstraktami owocowymi to pachnący zabieg intensywnie pielęgnujący delikatną skórę ust. Nawilża, wygładza, dodaje jędrności i miękkości. Podobno to jest jakiś święty graal, jeśli chodzi, słuchajcie, o maseczki do ust i jeśli chodzi o nawilżenie ust. Wszyscy mi polecają, wszystkie koleżanki, wszystkie znajome, pół internetu, więc zobaczymy, czy rzeczywiście to jest lepsze od... tego, bo to może być, słuchajcie, ulubieniec. Naprawdę. Zobaczymy, jak ta maska. Jeśli mieliście, dajcie mi koniecznie znać, bo ja już po prostu, słuchajcie, prawie wszystkie błyszczyki nawilżające wykończyłam w domu. Wszystkie takie ochronne pomadki już wykończyłam. Ja nie wiem, co się dzieje w tym roku z moimi ustami, a nigdy nie miałam problemu. Nigdy nie miałam do tej pory problemu z pękającymi ustami i w ogóle takimi przesuszającymi się. Nawet nie pękającymi, ale przesuszającymi się. I została pielęgnacja twarzy i oczu. Uwielbiacie. I ja też ostatnio zachorowałam na tym punkcie. Słuchajcie, naprawdę nie kupuję praktycznie make-upu, co zresztą widzicie w moich haulach. Bardzo mało produktów z make-upu i kupuję, i testuję, chociaż będę się starała coraz więcej, wiadomo, testować na kanał. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że staram się większość make-upu, który mam, po prostu wykorzystywać. Natomiast pielęgnacja to też jest rzecz, którą ja totalnie wykorzystuję i to nie są rzeczy, które ja kupię i one sobie leżą i wiecie, kupiła i sobie leżą. Nie, ja je wykorzystuję, ale mnie wciągnęła. Wciągnęła mnie totalnie, się śmieję, że to starość, jakby nie patrzeć. I po prostu ta pielęgnacja dla mnie się stała super fascynująca. I od jednego serum nagle mam 5 serum i po prostu sobie dobieram do potrzeb swojej skóry danego dnia, w danym momencie. Rozpisuję sobie swój plan pielęgnacyjny i naprawdę to działa. I właśnie, a propos, kupiłam, jeśli chodzi o serum, może w to. Kupiłam serum, które już Wam pokazywałam na moim kanale i słuchajcie, ono mi się już kończy. To jest serum Shot Multipeptydy, Kolagen i Ceramidy z Eveline. Ja to serum kupiłam chyba w grudniu albo w styczniu, jakoś, nie, w grudniu. W grudniu chyba. Nie wiem. Kupiłam i słuchajcie, już mam końcówkę, dlatego teraz znowu była promocja i postanowiłam je po prostu sobie kupić na zapas. Ja tego serum, multipeptydy, kolagen, ceraminy, głównie, szczerze mówiąc, bardzo rzadko używam na twarz. Głównie używam na szyję i dekolt. I to jest rzeczywiście serum, którego ja używam 2 razy dziennie na szyję, dekolt. Nauczyłam się, że to nie twarz tylko dbamy szyja, dekolt też produktami do twarzy. Jakby... pamiętam o tym. Do tej pory o tym zapominałam, teraz mi to weszło w nawyk i codziennie nakładam na szyję, dekolt, 2 razy dziennie to serum i widzę ogromną różnicę. Słuchajcie, tak jak moja skóra się wygładziła, napięła, nawilżyła, no jest naprawdę genialne to serum. No i nie kosztuje dużo, ja za nie zapłaciłam chyba teraz 20 parę złotych. Normalnie kosztuje chyba 40, więc warto sobie na jakiejś promocji je złapać. I kupiłam jeszcze jedno serum i to jest serum, które ja już raz kupiłam. Ja już nie pamiętam, czy ja Wam je pokazywałam. Chyba nie. Ja je kupiłam, słuchajcie, i co? I zbiłam. Właściwie wczoraj. Tak się nim smarowałam, że spadło mi na płytki w łazience i się rozbiło. Nie zużyłam tego serum prawie w ogóle, więc praktycznie całe opakowanie poszło do kosza. A ono mnie strasznie zaciekawiło i to jest to serum z Nakomi, nowe, Glass Skin. I to w ogóle ta seria mnie ciekawi. I to serum użyłam 2 razy. I pierwszy, za pierwszym, może 3. Przy pierwszym użyciu miałam takie, nie, to totalnie moja bajka. Przy drugim zaczęło mi się podobać. Przy trzecim mnie zaczęło fascynować jeszcze mocniej. Dlatego je kupiłam ponownie, bo ja chcę je przetestować. Wiecie, ja chcę zużyć całe i chcę wiedzieć, czy ono jest dobre, czy ono nie jest dobre dla mnie. No a po jednym czy dwóch użyciach, no to nie jestem w stanie tego stwierdzić. I to jest serum natychmiastowe wygładzenie do twarzy, intensywnie nawilżające, przywracające harmonię oraz blask skóry. Dzięki zaawansowanym składnikom aktywnym zapewnia wyraźne, rozświetlone wykończenie, dając efekt cery gładkiej niczym tafla szkła. Wzmacnia barierę skórną, zwęża pory, niweluje przebarwienia oraz wyrównuje koloryt, przez co pomaga uzyskać przejrzystą, promienną i nieskazitelną cerę. Na razie kupiłam serum, zobaczymy jak się będzie spisywało i może kupię sobie też krem i maskę, bo mnie strasznie to ciekawi i taka... w ogóle ta moda na tą Glass Skin, taką wiecie,
azjatycką, bo to od azjatyckiej pielęgnacji się wzięło, koreańskiej, czyli ta taka skóra, taka właśnie błyszcząca, zdrowa, jednolita. No bardzo mi się podoba. Ja wiecie, też wiem, że tego nie uzyskam tak, o i to nie jest jedno serum, ja to uzyskam. I też nie każdy jest w stanie w ogóle do pewnego, do takiego etapu dojść, żeby ta skóra tak wyglądała, ale jeżeli to ma mi pomóc po prostu, żeby ta skóra była ładna, miała ładny blask, no to jak najbardziej też chcę to wypróbować, więc będzie testowane. I jeśli chodzi o serum, to tyle. Teraz przejdźmy do kremu. Kremu SPF. Słuchajcie, ja jestem chyba ostatnią osobą, która kupiła sobie ten krem SPF. Ja, jeśli chodzi o SPF, używam ich cały czas, ale ja jestem nudna, bo ja jak już polubię jakiś SPF, to go cały czas katuję. SPF, SPF, zwał jak zwał, ochronę przeciwsłoneczną. Przez lata katowałam Aven. W tamtym roku Dermedic mi się sprawdził i użyłam kilka opakowań Dermedicu. I słuchajcie, zobaczcie, kto przyszedł. Już któryś film nie mógłby być bez gwiazdy, prawda? Ile tych filmów beze mnie można nagrać? Gwiazda musiała w końcu przyjść. Już właśnie tak miałam mówić, że ostatnio rzadko tu bywasz. A czas to zmienić. Więc gwiazda przyszła, a gdzie tu jest ten SPF? Tutaj jest. I postanowiłam, słuchajcie, wypróbować wreszcie ten, który jest tak znany, tak lubiany, tak popularny. Zobaczymy. Czyli ten z Revox. To jest, słuchajcie, jakiś naprawdę chyba jeden z najbardziej znanych, popularnych, albo najbardziej znany, popularny krem z filtrem. W ogóle zdziwiłam się, że on jest taki mały. Jakoś tak mi się wydawało, że on ma z 50 ml i jest większy. Już się rozbijam, a on jest taki malutki, no ale nic. Taki malutki też przetestujemy, zobaczymy. Jak mi się sprawdzi, to znowu pewnie będę wierna jemu. Chociaż tak chciałabym trochę z tymi kremami się pobawić. Chciałabym trochę tych kremów potestować, sprawdzić, który jest dla mnie najlepszy, który nie jest taki dobry. No ale to nie jest takie proste. Obniżymy trochę kamerę, żeby cię łapało, księżniczko. Ale to nie jest takie proste, bo ja się po prostu boję, że te kremy będą zapychać mi skórę. No ale ten jest podobno taki dobry, że nie będzie tego. Zobaczymy. I słuchajcie, jeszcze wracając do koreańskiej pielęgnacji, marka Preti. W ogóle mnie zainteresowała ta marka. I znalazłam jeszcze w niej krem, a właściwie serum pod oczy i krem do twarzy, który bardzo mnie zaintrygował. Słuchajcie, podniosę trochę kamerę. O, będzie lepiej. Kota wiem, że nie widać, księżniczki. O, patrz. Patrz, co ja tu mam. Nie interesuje cię to. Rozumiem. I tym kremem do twarzy jest, słuchajcie, coś, co mnie bardzo zaintrygowało. No zobaczcie w ogóle, jakie to jest. Po pierwsze, świetne opakowanie, a po drugie, Pure White Milk Cream. No po prostu nazwa hit. I to jest rozjaśniający krem z proteinami mleka. Jak zaczęłam o tym czytać, to już w ogóle mnie zaintrygowało. I to jest, słuchajcie, krem rozjaśniający skórę, wzbogacony o proteiny mleka i wyciąg z białych kwiatów. Intensywnie pielęgnuje i wygładza skórę. Błyskawicznie rozświetla skórę, pomagając przywrócić promienny, zdrowy wygląd. Ekstrakt z brzoskwini intensywnie nawilża skórę, czyniąc ją jedwabiście gładką i miękką. I ja pomyślałam, bo kończy mi się powoli krem, który też Wam pokazywałam w holu i z którego jestem bardzo zadowolona, koreański z bergamo chyba, ten ze śluzem ślimaka. Kończy mi się już powoli i tak pomyślałam, że może teraz ten spróbuję właśnie na dzień pod make-up. Zobaczymy. I kupiłam jeszcze dwa produkty pod oczy, bo to też jest miejsce. To też jest strefa na mojej twarzy, która bardzo potrzebuje pielęgnacji. Zresztą jak każda, no ale powiedzmy, że bardzo. A ostatnio mam problem i nie mogę trafić z dobrymi produktami pod oczy. I też już wykończyłam ostatnio praktycznie mój krem z Liren. Pokażę Wam, który. W denku. I nie byłam totalnie nim zadowolona pod oczy. I czas było coś kupić nowego. Więc kupiłam, słuchajcie, Solverex. Dermokosmetyk. To jest marka dostępna w Hebe. Age Reset, serum pod oczy, wygładzenie zmarszczek, niwelowanie opuchnięć i cieni pod oczami. I słuchajcie, użyłam tego na razie 2 czy 3 razy i na razie
fu, odpukać. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba ten produkt. A ja mam bardzo wymagającą strefę pod okiem. Zobaczymy dalej. Wiecie, dwa razy, trzy razy. To jeszcze za mało, żebym mogła powiedzieć, że to jest mega produkt i bardzo polecam. Nie, muszę więcej razy go użyć, żeby powiedzieć. Ale na razie mam dobre spostrzeżenia i dobre nastawienie do niego. I teraz jeszcze dokładniej Wam powiem. To jest, słuchajcie, już Wam czytam. Rozjaśniający serum pod oczy, aksamitny, żelowe, pod oczy, z ekstraktami owocowymi i witaminami. Lekka formuła kremu opracowana została dla nawilżenia, wygładzenia i rozświetlenia delikatnej skóry. Słuchajcie, jak ja to nakładam na dłoń, to tak jak to wygładza. To jest niesamowite, niesamowicie chyba będzie wygładzał. Wygładzenie i rozświetlenia delikatnej skóry wokół oczu. Dzięki niezwykle lekkiej, żelowej konsystencji krem łatwo rozprowadza się po skórze, dając efekt odmłodzonej, promiennej skóry. Redukuje widoczność drobnych linii i zmarszczek oraz cieni pod oczami. Przywraca świeży, młodzieńczy, wypoczęty wygląd. Zobaczymy, oby, bo no powiem Wam, że na razie, jakiego tu nałożyłam, to wydaje się być świetny. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie pod oczami taki świetny. Ale na razie bardzo mi się podoba. A i jeszcze wracając do tego kremu, bo to już w sumie praktycznie wszystko, to Wam pokażę, jak on wygląda, bo on też ma świetny po prostu design. I on ma, słuchajcie, już taką typowo kremową konsystencję, ale bardzo przyjemną i szybko wchłaniającą się. Naprawdę wydaje się być taki bardzo przyjemny, zobaczcie, leciutki, już praktycznie się wchłania i no, może być naprawdę bardzo ciekawy na dzień. Zobaczymy, zobaczymy. I to już wszystko, moi kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę tych produktów było, różnych tych produktów. Mam wrażenie, że i takich, które są bardzo potrzebne mi na co dzień, tak jak maska do włosów. Czy nawet ten zestaw z szczotką, bo to też, słuchajcie, ta szczotka była mi potrzebna, bo moje szczotki już są w opłakanym stanie, więc ona była mi potrzebna po prostu. Bo też takie produkty, które kupiłam trochę sobie, żeby potestować, bo po prostu mnie ciekawiły, jak chociażby to serum wygładzające z Glaskin, ale które na pewno zużyję. Piszcie koniecznie, które produkty Was najbardziej zaciekawiły. Nie wiem, czy mówiłam, żebyście pisali, jeśli któryś z tych produktów ogólnie mieliście, żebyście dali znać mi, jak Wam się spisywały. Komentujcie, zostawiajcie serduszka w komentarzu, chociażby zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Do zobaczenia, pa, pa.